Bravo 6. Going dog. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Call of Duty Modern Warfare. Moi mili, w poprzednim odcinku sterowaliśmy dziećmi, były to wspomnienia z 20 lat wstecz, Fary i Hadira. Moi mili, no powiem wam szczerze, że wiemy już dokładnie, jak to było, że zginął ich ojciec i jak musieli sobie radzić, jak mieli ciężko, aby przetrwać, aby przeżyć. No, na sam koniec zostali złapani przez Rosjan, tak więc dobre pytanie, co się wydarzyło z nimi dalej, ale gra przenosi nas z powrotem do współczesności z tego, co widzimy, tak więc moi mili, pchajmy tę historię dalej. Ja was jeszcze tylko zapraszam na Instagrama i na wszystkie inne strony, które widzicie na ekranie. I nie zapominajcie o łapkach w górę, tak one motywują do nagrywania kolejnych odcinków. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, śmiało kliknijcie ten przycisk pod filmem i nie zapominajcie o dzwoneczku. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, a może macie jakieś podpowiedzi dla mnie, czy cokolwiek, tak więc piszcie śmiało. A teraz, moi mili, wracajmy do współczesności. Gaz już rozwiał się, możemy ściągać maski. Czeku, jesteś cały? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Uciekł, Fara! Fara! Hadi! Ty za przodem! Przestań, Fara! Stop! Gdzie jesteś? To był Hadi. To on ukradł gaz. Teraz to już wiemy. Właśnie go wiedzieć. Już dobrze, Fara. Złapiemy go. Musimy stąd skieprzać. Szybko! Czyli to będzie taka ewakuacja. No proszę. Mój brat zawsze chciał walczyć bez zasad, a teraz złamał wszystkie. Hadir udał się na północ. Przy wzgórzach przechwycili go żołnierze Al-Katali. Poszedł z własnej woli? Nie wiemy. Przykro mi, Fara. Twój brat jest terrorystą. To amerykański agent, współpracujący z terrorystami. Hadir nie chce z nami walczyć. Mógł zabić wszystkich, kiedy ukradł gaz, ale tego nie zrobił. Skąd wiesz? Byłem tam. Chciałem temu zapobiec. Dlaczego nic nie mówiłeś? Myśleliśmy, że to Al-Katala. Nie wiedziałem, że to on. Teraz wiemy. Ruszamy za nim w pościg. Idę z wami. Będziesz polować na brata. Nie jest moim bratem. Już nie. Barkow wyznaczy za niego nagrodę. W takim razie dorwijmy go pierwsi. Jeśli coś się spieprzy, wybuchnie wojna z Rosją. Więc niczego nie spieprzy. To nie możemy go dorwać i nagrody zainkasować. My zajmujemy się swoimi. Zwykle znaczy to coś innego. Ale nie tutaj. Fara idzie z nami. To nie prośba. Okej. Okay. Macie zgodę na likwidację. Wszyscy. Okej, okay, odprawa. Nasze materiały potwierdzają, że Hadir miał pozostały kradziony gaz, kiedy skontaktował się z najbrutalniejszym porucznikiem Al-Katali, rzeźnikiem. Śledziliśmy ich pojazdy do osiedla domów w górach Akrus, uznawanego za fortecę Wilka. No, Aleks i Fara zostaną w odwodzie, by potem posprzątać. A Bravo 6 poprowadzi oddział szturmowy, znajdzie i zabezpieczy chemikalia, odbije Hadira i zabije Wilka. Nie jak zwykle gasimy światła, i po omacku, nie? Rozumiano, dowódco. Fragasz 1, widzę cel, 15 sekund. Zrozumiano, jedynka. No proszę, to znowu będziemy działali jako oddział, tak? Sympatycznie. Pozłaniaj. Widzę, rzeźnik 1-1 odzwania. Nie, bo tych śmigłowców oczywiście nikt nie słyszał, nie? Hendehog! Możesz ty!
Gdzie ty był? Pierdziele. Jestem ślepy, czy... No... Dobra. A ty co? Dobra, na razie broni nie zmieniam. Wszędzie czysto. 2-4 i 2-6. Czekamy tutaj. No sorry kolego, że ci matkę żeśmy zaciukali, ale... Gdyby nie strzelała, to by żyła. Czekamy przy bramie, sierżancie. Dobrze. Czekajcie. Zadamy wejście. Udało się. Aha, to tutaj są chłopaki. Wchodzimy drzwiami. Przepraszam, piesku. No niestety. Nie chciałem tego robić, ale jak trzeba, to trzeba. Lewe drzwi twoje, sierżancie. No, dziękuję. Trzy niezidentyfikowane osoby. Zrozumiano, trójka. Boczna ściana sforsowana, przechodzę na tył. Dobra. 6-3, przy tylnych drzwiach. Parter czysty. Przyjąłem, zbliżam się z drugiej strony. Sierżancie, wyłączmy prąd. Zgaśmy typom światło. Jest to jakaś opcja. Wyłączam prąd. Oni mogą nie mieć noktowizorów tak jak my. Pierwsze piętro. Za mną. To w ogóle bez tego coś widać. Tak jest. Ciemność widzę. Idź przodem. Przechodzę na pierwsze piętro. Mam ruch. Drzwi po lewej. To niszczarek, ohoho, jeszcze jakieś dokumenty. Dwóch zostało, sprawdzam po lewej. Ręce, ręce! Do wszystkich, mamy niezidentyfikowaną kobietę. Przyjąłem, kapitanie. عددهم كبير لازم نستسلم لا 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 نخاف لا نموت czysto jeden zabity jeden niezidentyfikowany cel zrozumiano zabezpieczam sieki trają po kiblach. Na balkoniku czysto. Dobra. Holy shit. Gdzie on był? Uwaga! Lewo, lewo! Tu jest czysto. Kurwa!
Pudło, nie widzimy VIP-a. Sorry. Wziąłem, Kyle. Zapalmy światła i rozejrzyjmy się, panowie. Chyba zabiłem cywila, którego nie musiałem. Do brawo, z biurka na parterze. Dowódca do 3-1. Odbiór. Potrzebujemy cię na miejscu. Zbierz dane. Przyjąłem. Dobra. Pendrive, dyski i płyty do torby. Dokumenty do pudeł. Jeszcze trochę tego mamy. Prawdziwa kopalnia złota. Chyba się nie zmywamy. Nie. Chcą no i co, mówić. Kapitanie? Nie no, jest naprawdę wesoło. Posłuchajmy. Spokojnie, puszko. Oddajcie mi syna! Dziękuję. Jesteś bezpieczna. Moi ludzie was ochronią. Gdzie jest wilk? Herbaciarnia. Podziemia. Oho, oho. Dziękuję. Pilnujcie ich. Herbaciarnia, za mną. Do wszystkich, prawo przemieszcza się do herbaciarni. Tunele. Otwieraj, Kyle. Czemu zawsze ja? Będziemy jak krety. Do wszystkich, tunel w budynku numer 2. Wchodzimy. Dobra, wchodź włosem. Pójdę przodem. Powodzenia. Jesteśmy tuż za tobą. No, no tak, bo Farah to przyzwyczajona do łażenia po jaskiniach i tunelach. Jak wszyscy w tamtym kraju. Oj, oj. No to teraz u Fary wspomnienia ożyją. Jeżeli ją tam przysypało. Echo 3-1 do Bravo 06. Wejście do tunelu zawalone. Co u was? Odcięło nas. Jesteśmy zdani na siebie. Jak bardzo za dawnych czasów. Tak, ale nie jesteśmy sami. Teraz jesteśmy w jamie wilka. No super, tylko... Czy ktoś coś widzi? Łapki z linkami. Schyl się. Po co mam się schylać, skoro zachowaj ten granat. Przyda się. Powoli. Są wszędzie. Głosy. To byłaś ty? Nie. Ale wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy ominąć tę pułapkę. Rozbrojone. Kolejna pułapka. Ostrożnie. Idź, Alex. Osłaniam cię. Okej. Jeden uciekł. Dobra. Strzelamy. Idziemy dalej. Cholera, że ci nie mają tutaj tego noktowizora. No to pod spodem przynajmniej ciepełko mieli. Widzę jednego. Lewa wnęka. Idę w lewo. Uwaga na górze. Oj. Dobra. Niech mi przejdzie i możemy iść dalej, tak? Ale mnie wyskakują. Mam ścieżkę. Za tobą! Lewa czysta. Nie no, cholera, żadnych latarek, nic.
Idę na... Okej. Prawa czysta. Dobra, to idziemy dalej. Czysto. Aha, bo tutaj jest ślepy zaułek, dobra. Kurde, w jednej części Call of Duty też były takie tunele. Tylko, że to było chyba raczej coś a la w Wietnamie, nie? Jak dobrze pamiętam. Czuję zapach paliwa. No, chyba dalej nie przejdę. No nie, nie do końca, ale... Chyba możemy się przeczołgać. Czołgaj się, osłaniam cię. Dobra, czołgam się. Idź, będę tuż za tobą. Aha. Już to gdzieś kiedyś słyszałem. Przyszłam tu z własnej woli. Odejdź! Nie jestem w stanie się tu chronić. Chodź z nami, Hadi! Nie, teraz już na to za późno. Pokaż się, a zginiesz! Para, proszę! Ci ludzie chcą nam pomóc! Jesteś kłamliwym zdrajcą! Zmienisz się! Zobacz! Hadir! Dobra, no to się przeczołgamy. Wiemy, że Hadir tu jest. Nie ma, że boli leżeć. Nie ma tutaj skakania. Holy shit. Co tu się dzieje? Sorry. Dobra, po cichutku. Aha. Dobra. Ja tego rozbroić nie mogę. A szkoda. Ostatnio mamy 7 tylko nabojów w naszym szotgunie. Dobra, cześć.
błyskowy! Pierwszego Mołotowa. I po zawodach. Tylko ciała nie widzę. Aleks, tu jest dziura. Ostrożnie. Jak zwykle do dziury, no. Oj. Chyba muszę schudnąć. Nic mi nie jest! Idę tam do ciebie! Nie, idź za Hadirem! Znajdę drogę na górę! Uważaj tam na siebie! Lewo, prawo, lewo, lewo, dobra. 3-1 do 06, odbiór. Do wszystkich tu echo 3-1, nadaje na ślepo. Cel wciąż jest w tunelach, śledzę go. Tam widzę flarę, znaczy, że tędy szli. Zadrutowali mnie przejść. Nie no, wesoło. Kurczę, syny. Ogień się rozprzestrzenia, muszę iść. Poddacie, my się też nie poddamy, a gdzie to? To jest drabina, okej. Już cię chamie jeden tu. Co, gdzie teraz? Wiecie, rozprzestrzenia, muszę iść. Gdzie? No tam na dół nie ma szans. No bo po co? Kończy się czas. Muszę jakoś dotrzeć wyżej. Kończy się czas. No to dobra, wyżej to tu. No nie, no dobra. Zabił mnie ogień i dym. Zajebiście. Przejść. Tu
jest drabina, ślepy ja. Muszę znaleźć drogę do góry. Nie mogę tu zostać. Dobra, tutaj nie, tutaj to tylko sypialnia. Tutaj też nic, jest kolejna drabina. Fajnie, że się kończy czas, no. Ale jęczy. Musi być tu coś. O, to. O, proszę. Aleks, ciągnij, sama sobie ciągnij. Dobre jest. To twoje dzieło? Wybaczcie z daleka, ale nie ma tu tego, czego szukacie. To wilk. Tuż przed nami. Macie tylko mnie. Jestem tylko bojownikiem o wolność. Ma na sobie bombę. Nie uciekniecie. To koniec. Twój brat potrzebował pomocy. Ma wielkie plany. Zabicie mnie go nie powstrzyma. Ile nawet tutaj ja go ty... teraz nie powstrzyma. Wciąż odlicza. Musimy ją rozbroić. Pomóż mi. 20 sekund. Przed niej przewód dokładnie, kiedy dam znać. Nie wcześniej. Dobra. Zielony przewód. Za 3, 2, 1... Tni! Zielony, dalej. Dobra. Żółty, za 3, 2, 1, tni! Żółty przecięty. Poszło. Ostatni jest czerwony. Są dwa czerwone. Ten na górze. Za 2, 1, już! Przecięty! Rozbrojona. Dobra robota. To czemu dalej odlicza? Udało się. Dzięki tobie. Skąd to umiesz? Lata ćwiczeń. Pierdziele. Już tak patrzałem na ten telefon, do że dalej odliczał mimo wszystko. 3-1 nadaje na ślepo. Bingo. Główny cel zabity w akcji. No i dobra, czyli wilka już nie ma. A czasami jest tak, że po prostu on jest twarzą, nie? Że nic nie robi tak naprawdę, a zrobić to za twarz. Że ty to zrobiłeś. Szkoda, że nie możemy go zabić drugi raz. No i dobra, moi mili, tak więc został jeszcze rzeźnik i Hadir. Na to by wyglądało. Nadal nie udaje mi się rozgryźć, gratuluję. Dlaczego dobra laguje robota. Na właśnie filmach. Chętnie usłyszelibyśmy w trakcie gry, bym bardziej zrozumiał. To musi poczekać. Hadir i jego nowi przyjaciele są w ruchu. Czyli gdzie? Wszystko po kolei. Nie wiemy, czy to jego przyjaciele. Generał by się z tym nie zgodził. Norris prosiła, powiedz żebyś... im, Laswell. Albo ja to zrobię. Aha. Dowodzenie zmieniło status wojsk Fary. A możesz to powiedzieć bardziej po ludzku? Znaczy się, że trafili na listę. Jaką listę? Listę organizacji terrorystycznych. Rozkazałem moim Marines traktować wojska Fary jako wrogów. Co? To nasi sojusznicy. Już nie. Niech pan trzyma swoich leszczy na krótkiej smyczy, pułkowniku. Albo co? Albo sam na nich zawiśniesz. Kate, ci ludzie potrzebują naszego wsparcia. Nic więcej nie możemy zrobić. Możemy i to sporo. Mam dość wysłuchiwania, kim są moi przyjaciele. Aleks, nie. Wracam do Urzykistanu. Zostanę z siłami Fary. To, co robisz, jest nielegalne. W sumie wszystko, co robimy, jest nielegalne. Tylko to, co ważne. Masz tu przyjaciół. Ty też. Dziękuję. Za wszystko. To jeszcze nie koniec. Zaufaj mi. Pierdziele, no ale to... Nie rozumiem, dlaczego ją wpisali na listę tych grup terrorystycznych. No, jakoś z dupy to wyszło. I proszę, kolejne wspomnienia. Przeniesiemy się 10 lat wstecz, ale, moi mili... Aha, no tak, Fara 10 lat była w niewoli.
grubo. Ale moi mili, dobra, te oto wspomnienia przeżyjemy już w następnym odcinku, na który ja was bardzo serdecznie zapraszam. A teraz moi mili, nie zapominajcie o łapkach w górę, jeżeli ten odcinek wam się podobał. Nie zapominajcie o subskrypcjach i dzwoneczku i piszcie w komentarzach, co sądzicie. Ja was jeszcze zapraszam na Instagrama i stronę Satanas Gaming na Facebooku. Tam będą wszystkie powiadomienia o nowych odcinkach, nowe posty, kiedy, jak i co. Także moi mili, jeżeli ktoś by chciał zostać moim patronem, zapraszam na stronę Patronite. Linki do wszystkich stron znajdziecie w opisie filmu. A teraz się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej! Bravo 6. Going dark.